Jestem właśnie na spacerze w Warszawie i chciałam Wam trochę pokazać wiosnę, bo już jest wiosna tutaj. Przez długi czas jej nie było, ale już wreszcie jest trochę cieplej. To, co jest też śmieszne zawsze w Polsce, mam wrażenie, że jak robi się już chociaż trochę cieplej, to wszyscy zdejmują kurtki zimowe i udają, że jest lato. Nawet jeśli nie jest aż tak ciepło. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania. Jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego. A to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również. Dla tych, którzy nie wiedzą, mam też podcast. Możecie go posłuchać na różnych platformach. Dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Dzisiaj jest niedziela i jest to dzień, kiedy jest wstęp bezpłatny do Muzeum Literatury, które mieści się na Starym Mieście, na rynku. Jest bardzo, bardzo dużo ludzi, więc musiałam wybrać sobie miejsce, gdzie mogę stanąć, żebyście nie słyszeli całego tłumu. W każdym razie wykorzystałam ten dzień, żeby pójść zmobilizowałam się trochę, żeby pójść do tego muzeum, w którym jeszcze nigdy nie byłam. I to jest bardzo ważna rzecz, którą musicie wiedzieć, jeśli wybieracie się do Warszawy, może mieszkacie w Warszawie, bo w Warszawie w każdym praktycznie muzeum, nie w każdym, ale w wielu muzeach, jest jakiś dzień zawsze za darmo, gdzie jest wstęp bezpłatny, co prawda tylko na stałą ekspozycję, nie na czasową, więc jeśli interesuje Was jakaś ekspozycja czasowa, to jednak trzeba zwykle zapłacić, ale jeśli interesuje Was tylko ekspozycja stała albo chcecie zobaczyć tylko, jak wygląda mniej więcej to muzeum, to możecie. Zawsze jest jakiś dzień za darmo. Więc zwykle są to różne dni, może to być czwartek, niedziela, sobota, to zależy po prostu od muzeum. Trzeba wejść zawsze na stronę i sprawdzić, więc polecam Wam to. Właśnie będę teraz przychodzić obok Teatru Wielkiego, więc możecie sobie zobaczyć. To jest teatr najbardziej popularny, narodowy w Warszawie. I chciałam Wam pokazać jeszcze jedno miejsce. Nie widać go bardzo dobrze stąd, gdzie jestem. Ale w tym właśnie miejscu zmarł mój ulubiony poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Nie wiem, czy go znacie. Jeśli nie, to koniecznie sobie przeczytajcie jakieś jego wiersze. O, tam, gdzie jest ta tabliczka. No niezbyt dobrze może było to widać, ale mam nadzieję, że coś mogliście zobaczyć. Teraz mam lepszy kąt. Baczyński to poeta, który pisał o II wojnie światowej i też zmarł w 1944 roku w trakcie Powstania Warszawskiego. Więc jego wiersze są bardzo, bardzo smutne. Ale mimo wszystko bardzo Wam je polecam, jeśli lubicie takie klimaty, taką tematykę. Jest to tematyka bardzo polska, więc koniecznie sobie przeczytajcie. Nie są łatwe, co prawda, ale warto. I to jest właśnie plac teatralny w Warszawie. Bardzo Wam polecam wybrać się do teatru, jeśli będziecie w Warszawie i w ogóle w Polsce. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja, kiedy jesteście w innym kraju, pójść do teatru. Co prawda nigdy jeszcze tak nie zrobiłam w żadnym kraju, ale wyobrażam to sobie jako dobrą motywację. Co do Muzeum Literatury, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że była też ekspozycja czasowa, na którą nie poszłam, ale była o Tadeuszu Różewiczu. Skoro już mówię o wszystkich poetach i o wszystkich artystach polskich, to Tadeusz Różewicz też był bardzo znanym poetą, którego wiersze też uwielbiam, więc jeśli ktoś z Was interesuje się poezją, to myślę, że też warto. Byłam razem z moją siostrą. Czy podobała Ci się ekspozycja? Tak, bardzo mi się podobała, również polecam. Nie żałujesz? Nie, ale czy wydałabyś na nią pieniądze, bo byłaś za darmo? No myślę, że gdybym chciała dowiedzieć się czegoś o twórczości Adama Mickiewicza, to jak najbardziej warto. To jest osoba, która bardzo dobrze promuje Polskę. Thank you.
właśnie przed chwilą pokazałam Wam plac Piłsudskiego, na którym mieści się też grób nieznanego żołnierza. Ten plac jest bardzo znany, bo bardzo często, kiedy są jakieś eventy organizowane, jakieś wydarzenia, koncerty, czy ktoś przyjeżdża do Warszawy, to często coś jest tam organizowanego, bo plac może pomieścić sporo osób. Obok tego, to znaczy na tym placu właściwie, mieści się też grób nieznanego żołnierza, który też mogliście zobaczyć, który właściwie jest takim pomnikiem trochę, upamiętnia osoby, które zginęły ogólnie w walce o niepodległość Polski, o wolną Polskę. I zawsze przy grobie nieznanego żołnierza stoją żołnierze na baczność. I to jest takie upamiętnienie dla tych osób, które zginęły, które poległy w walce o wolność. Plac Piłsudskiego nazywamy też Placem Saskim, dlatego że na Placu Piłsudskiego mieścił się dawniej Pałac Saski. Są takie pomysły, żeby ten Pałac Saski odbudować w Warszawie. Niektórzy są za, niektórzy są przeciw, tak jak chyba zawsze. Pałac Saski został zburzony po Powstaniu Warszawskim w trakcie wojny, w trakcie II wojny światowej. A teraz jesteśmy w Ogrodzie Saskim, który jest bardzo ładny i w którym odbywa się akcja narodowego czytania, w której biorą udział osobistości ze świata kultury, a także para prezydencka. Ona jest lepiej przygotowana niż ja. Nawiązując do postaci Adama Mickiewicza w 2022 roku, lekturą czytaną podczas tego święta były ballady i romanse Adama Mickiewicza. Tak, a faktycznie, w tym roku będzie to Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Więc również polecamy zapoznać się z twórczością tej... Nad Niemnem może być trochę trudne dla osób, które uczą się polskiego, bo jest trudne dla Polaków. No, nie, żartuję. Bardzo dobra książka. To jest obowiązkowa lektura w Polsce i wszyscy raczej trochę cierpią, kiedy czytają tę książkę. Znaczy mi się osobiście podobała nawet, ale wszyscy trochę cierpią, bo mam bardzo dużo opisów. Bardzo, bardzo długie opisy. To mi się podobało akurat, tak? Tak, jeden z lepszych lektur. Tak, mi też się podobała. Byłyśmy też kiedyś na narodowym czytaniu. Tak, w którym to było roku, nie pamiętasz? Ale to było dawno. Ale jest to bardzo fajne wydarzenie, bo można też kupić różne książki. Pamiętam, że było dużo straganów z różnymi miejscami, gdzie możesz kupić też książki. Można zobaczyć znane osoby. Tak, i to też. Z kulturą, ale też i prezydenta, który czyta. Jest też dzisiaj bardzo dużo flag w Warszawie, bo jest 30 kwietnia, a to znaczy, że jutro jest 1 maja i święto pracy, a 2 maja w Polsce jest święto flagi, 3 maja z kolei jest święto konstytucji, więc w Polsce to jest ten czas majówki. O majówce nagrałam Wam filmik rok temu, więc wstawiam go tutaj. Możecie sobie zobaczyć dokładnie, wiedzieć, co to jest majówka. Co prawda 2 maja nie jest wolny od pracy, więc tylko 1 i 3 to święta państwowe wolne od pracy, ustawowo wolne, ale bardzo dużo osób wyjeżdża na majówkę, robi sobie urlop, więc bierze sobie wtedy wolne przez na przykład cały tydzień, albo chociaż te 3 dni ma wolne. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy spacer po Warszawie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że obejrzeliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku.